Krzysztof Ibisz na ślubnym kobiercu stawał już trzy razy, a jego ostatnie przyjęcie weselne miało miejsce zaledwie sześć miesięcy temu. Podczas prywatnej ceremonii 57-latek przysiągł miłość po sam grup młodszej o 27 lat Jouniku Zbalskiej. Była uczestniczka top model raczej unika wizyt na ściankach w towarzystwie ukochanego i tylko sporadycznie pokazuje się u boku Ibisza podczas publicznych eventów. Małżonkowie z większą chęcią dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych, relacjonując tam razem spędzone święta czy wakacje. Aktualnie Krzysztof i Joanna wykorzystują sezon narciarski i szusują po włoskich stokach. Pochwalił się tym faktem sam prezenter, publikując serię zdjęć, na których wraz z małżonką posyłają szerokie uśmiechy do obiektywu. Cześć kochani, po kilku latach przerwy wracam na narty. Stęskniłem się za tym cudnym sportem. Tydzień zimy w górach to jak trzy tygodnie urlopu w lecie. Mega ładowanie akumulatorów, napisał pod postem Ibisz. Pod wpisem nie zabrakło oczywiście komentarzy zachwyconych olśniewającym uzębieniem prezentera internautów, którzy krótko komplementowali go słowami piękny uśmiech. Ale ładne uśmiechy. Pięknie tam, zazdroszczę. Krzyśle jak zwykle młody. Super uśmiech, wyglądacie razem bosko, rozpływają się fani i Bisza.